pasjonatów. Czy ja mam wrażenie, że to, czy ta pola jest, czy jej nie ma, to tego tak naprawdę nie wiemy. My jako badacze nie mamy żadnych rzetelnych badań, które by potwierdzały, jaki jest stosunek mieszkańców Śląska do autonomii. My mamy naskórkowe dane dotyczące na przykład deklaracji narodowych, ale ja piszę o tym, że to są rzeczy nie do końca przekładalne. Takie badania chcemy i myślę, że przeprowadzimy je za moment. Zresztą one się rozpoczęły, bo ruch autonomii Śląska w badaniach Małgorzaty Myśliwiec, dobrze pamiętam, tak, że to były głównie Małgosi badania, był wskazywany przez mieszkańców regionu jako, jeżeli chodzi o organizację o charakterze polityczno-społecznym, bo to nie jest partia, ale ruch polityczno-społeczny, jako organizacja największego zaufania. Więc tutaj na jakimś poparciu, przynajmniej takim może nie przekładającym się na głosy, możemy mówić. Co do przełożenia się tego na wymiar polityczny, to jest szalenie trudne w państwie o takiej ordynacji jak nasza. Ludzie, którzy mają jakkolwiek świadomy stosunek do swoich decyzji politycznych w wyborach generalnych, zdają sobie sprawę z tego, że ich głos oddany na partię niecentralną, na partię, która jakby nie rozgrywa swoich kart w całej Polsce, jest głosem zmarnowanym. Zresztą Raś nie może tutaj wystąpić wprost, on może jakby wystąpić w pewnych konfiguracjach, ale głosujemy na nazwisko, prawda? Więc no to jest sytuacja patowa. W interesie partii rządzących, w sensie i rządzących, i opozycyjnych, ale tych tworzących parlament, nie jest zmiana tej ordynacji. To zwłaszcza na poziomie wyborów chociażby miejskich jest bardzo frustrujące, myślę, ponieważ jest to szalenie upolitycznione w miastach dużych, w miastach metropolitalnych, jak Katowice czy Warszawa, bardzo mocno to widać, że właściwie te interesy miejscowe, miejskie, lokalne, regionalne, no są rozgrywane na poziomie zupełnie nie takim, jakim się powinny dziać. Na to pewną odpowiedzią autonomia może być. Ja tutaj się po części z wojewodą Pietrzykowskim zgadzam, że problemy śląskie nie polegają wyłącznie na wywalczeniu sobie pewnego statusu administracyjno-polityczno-ekonomicznego. Oczywiście, że nie, bo na przykład konstruowanie Związku Metropolitalnego odbywa się, ten proces w zasadzie jest niemal ukończony i to się odbywa zupełnie jakby niezależnie, prawda? Natomiast myślę, że wiele spraw, i na to właśnie pokazują doświadczenia państw, o których mówił dr Słupik, te doświadczenia pokazują, że jednak przeważnie taka niezależność, dojrzałość w demokracji na poziomie regionu nie szkodzi, tylko raczej pomaga. Pod warunkiem, że ten region jest do tego politycznie, ekonomicznie, kulturowo przygotowany. W moim odczuciu Śląsk takim regionem jest. Natomiast czy szanse, nie wiem, co pani redaktor ma na myśli, mówiąc o tym, że ta autonomia jest do zrealizowania, czy w, powiedzmy, przebiegu naszego życia. No myślę, że być może tak, natomiast to na pewno nie są lata najbliższe, bo rzeczywiście ogólna sytuacja polityczna w Polsce nie sprzyja temu. Klimat jest taki, że właściwie nacisk położony jest na zupełnie co innego. Wydawało się, że był taki moment po ostatniej zmianie rządu, że tutaj coś drgnęło, ale ja mam wrażenie, że pokazało się po raz kolejny to, co zadziało się również w przypadku statutu organicznego, który powstał, tak jak mówi dr Słupik, jako wynik pewnej rozgrywki i to, jak krótko on funkcjonował sprawnie, bo to są lata 22-26 tak naprawdę, 4 lata, kiedy to działało tak, jak miało działać z grubsza, a potem już zupełnie nie, a wcześniej nie z powodu takiego, że tutaj nie było realnej władzy ze strony, znaczy polskiej, bo to było jeszcze przed wejściem wojsk szeptyckiego, także ten status był tylko na papierze. I właściwie te 4 lata, no to był czas jego takiej w miarę kompletnej realizacji. Natomiast potem znów stał się przedmiotem pewnej gry. I tutaj mamy po raz kolejny taką sytuację, że jakby zmieniają się rządy, odchodzi rząd stricte prawicowy, aczkolwiek u nas jest to dosyć płynne, ale mimo wszystko taki skierowany przeciw obcym, przeciw Niemcom i tak dalej, z tymi wszystkimi jakby charakterystykami, które doskonale znamy chociażby z mediów. I pojawia się moment na jakieś działanie, na wykorzystanie, prawda, tej sympatii regionalnej. Ale ja to tak odbieram, że ta sympatia została wykorzystana może nie przesadnie, ale jakby leciutko naciągnięta. No i właściwie nic więcej się z tym nie zdarzyło. I jakby ta sprawa tak przyschła w momencie, kiedy przestała być potrzebna. Myślę, że możemy obserwować w czasie najbliższych wyborów, czy ten element zostanie w jakiś sposób podniesiony ponownie. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania do naszych gości, bardzo prosimy o telefony. Numer cały czas jest podawany na ekranie. A teraz chciałabym troszeczkę zmienić temat. Jaki jest w ogóle obraz Śląska i Ślązaka w Polsce? W Warszawie? Na przykład w Warszawie. Powiedziałabym tak, zmienia się. Na szczęście się zmienia. On jest strasznie schematyczny. Ja obserwuję to
wśród moich studentów. Zresztą sama byłam studentką śląskiego profesora i w ten sposób dowiedziałam się o ruchu autonomii Śląska. I w ogóle zaczęłam się Śląskiem głębiej w sensie naukowym wtedy interesować i zajmować. I to staram się zaszczepić moim studentom, którzy przychodzą z przekonaniem, że Śląsk jest brudny, śmierdzący, że tutaj nie rosną żadne drzewa, ludzie nie mają pracy i najchętniej uciekają do Warszawy albo do Niemiec. I kiedy ja im pokazuję wyłącznie zdjęcia, mam wiele tysięcy zdjęć z regionu i mówię im, że w samych Katowicach 41% powierzchni administracyjnej miasta stanowią lasy, to oni nie wierzą. To tak trwa kilka lat przez czas ich studiów, że się przekonują, ale postęp jest, bo jak zaczynałam kilka lat temu pracę na uczelni, to nikt nie wiedział z warszawskich studentów na przykład, co to jest raź, że w ogóle coś takiego istnieje, albo jakie były deklaracje w ostatnim spisie powszechnym, a teraz troszeczkę się to zmienia, już przeważnie wiedzą. Jak zaczynamy mówić o obszarach metropolitalnych, zajmujemy się socjologią miasta, to już nie wymieniają tylko i wyłącznie Warszawy, albo nie daj Boże jeszcze Warszawy i Krakowa. No akurat Kraków tutaj uważam w porównaniu z metropolią górnośląską, no nie ma szans w tym wyścigu mimo wszystko, no przynajmniej nie w najbliższym czasie. Także ten stereotyp troszeczkę pada. Ale oczywiście, że są takie rzeczy, które są wciąż podtrzymywane, no to są jakieś umiarkowane i powiedziałabym mocy intelektualnej seriale, kabarety i tak dalej. I to jest tudzież różnego typu wyobrażenia o kuchni i w co tutaj się gra, jakie sporty uprawia. No to są takie rzeczy, które myślę, że dotyczą bardzo wielu schematów społecznych, a im region ma wyraźniejsze oblicze, im jest bardziej wyrazisty, im bardziej tę swoją kulturę podtrzymuje, tym te stereotypy oczywiście mocniej funkcjonują na zewnątrz, poza regionem. Jeszcze na koniec pytanie o tożsamość Ślązaków. W Pani książce wiele Pani zebrała wypowiedzi Ślązaków na ten temat, i Ślązaków z kraju, i za granicą. I mam takie pytanie, w czym przejawia się tożsamość Ślązaka i w czym przejawia się to jego poczucie inności? Ja mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z bardzo silnym związkiem z miejscem. Nawet kiedy jest to związek wirtualny. Rzeczywiście to pojęcie heimatu w przypadku Śląska bardzo dobrze się sprawdza. Ja się przyglądałam na przykład kwestii języka, bo często kultura, zwłaszcza regionalna czy mniejszości etnicznej, jej taka podstawowa wspólnotowość układa się jakby wokół kryterium językowego i powiązanej z tym kultury piśmiennej, artystycznej itd. Mam wrażenie, że tutaj jest to sprawa drugorzędna, że bardziej chodzi o związek dosłownie z przestrzenią. Nawet dla tych ludzi, którzy się tu nie wychowali, nie urodzili, którzy jakby są tymi Ślązakami z oddali, właśnie Ślązakami w sieci. Na przykład pewna specyfika tej przestrzeni, to, że to jest jednak w dużym stopniu kultura miejska, miejsko zurbanizowana, to się oczywiście dzisiaj zmienia, ale ona jakby wychodzi, prawda, z industrii. To jest bardzo specyficzne i to jest właściwie w Polsce rzecz zupełnie wyjątkowa, bo my drugiego takiego obszaru nie mamy, o takim potencjale miejsko-industrialnym. Więc chociażby to no, jest taką charakterystyką dość istotną. Wydaje mi się, że tutaj duża część tej tożsamości zostaje skupiona. A drugi taki bardzo ważny wątek, który gdzieś tam wydaje mi się, że wychwyciłam właśnie rozmawiając i w sieci, nie tylko ze Ślązakami, to jest poczucie budowania z bardzo wielu rdzeni siebie. Siebie jednostkowo i siebie jako zbiorowości. Tu się nie pojawia, właściwie w większości tych wypowiedzi nie pojawia się takie rozumowanie, że ja przede wszystkim bazuję na kulturze, nie wiem, lepszej, zachodniej, wyższej, cywilizowanej niemieckiej, albo odwrotnie, na zacnej, romantycznej i takiej jeszcze innej polskiej, albo fajnej, lekko takiej wesołej, rubasznej czeskiej. Nie, tutaj jest pełna świadomość łączenia się wszystkich tych czynników, tego, że one nas kształtują, jakby ludzie nie wypierają się żadnego z tych elementów. I to jest takie fajne i myślę, że specyficzne właśnie dla Śląska. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. A naszym telewidzom chciałam bardzo polecić książkę dr Elżbiety Anny Sekuły. Dotyka ona naszych spraw, naszych problemów, naszego otoczenia i wreszcie naszej tożsamości. Pani doktor zadaje w niej wiele ważnych pytań, na które wcześniej czy później każdy z nas będzie musiał sobie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.